HyperPoland rozwijamy technologię inspirowaną koncepcją Hyperloopa. Obecnie budujemy demonstrator technologii w skali 1 do 5, który składa się z pojazdu oraz toru o długości 48 metrów. Jego celem jest sprawdzenie, że nasza technologia dotycząca napędu oraz lewitacji magnetycznej działa i może zostać przeskalowana do systemu pełnowymiarowego. To będzie pierwsze tego typu urządzenie w Polsce. W ramach projektu demonstratora zajmuje się projektowaniem ramy nośnej pojazdu. Będzie ona złożona z wielu komponentów, m.in. takich profili, które zapewnią odpowiednią sztywność konstrukcji oraz pozwolą na jej późniejsze modyfikacje. HyperPoland zajmuje się projektem systemu pasywnej lewitacji magnetycznej. Dzięki użyciu tego typu magnesów w odpowiednim układzie pojazd będzie mógł lewitować powyżej 40 km na godzinę. W projekcie zajmuje się koordynowaniem prac nad mechaniką pojazdu. Zanim demonstrator oderwie się od powierzchni toru, będzie poruszał się na takich kołach. System elektroniczny jest jednym z kluczowych elementów projektu. Dzięki komputerowi pokładowemu oraz czujnikom rozmieszczonym w pojeździe i torze jesteśmy w stanie precyzyjnie monitorować przebieg testu. Zajmuję się projektem elektromagnetycznym silnika liniowego. Dzięki niemu nasz pojazd będzie przyspieszał oraz hamował. HyperPoland odpowiadam za projektowanie elementów mechanicznych pojazdu oraz opracowywanie procesów technologicznych. Jednym z naszych ostatnich sukcesów jest opracowanie technologii wytwarzania silnika liniowego, która pozwala na szybkie oraz tanie jego wykonanie. Moim zadaniem w ramach projektu demonstratora jest stworzenie systemu akwizycji i przesyłania danych w czasie testów pojazdu w czasie rzeczywistym. Pierwsze testy demonstratora zostaną przeprowadzone już w drugiej połowie tego roku. Ich efekty pozwolą nam zweryfikować naszą technologię oraz przystąpić do prac nad systemem pełnowymiarowym. Zapraszam do śledzenia nas na naszej stronie internetowej oraz social media.